Krystyna Sibińska i kolejny nasz gorzowski bohater. Dzisiaj będzie trochę sportowo, trochę będziemy rozmawiać o pracy z człowiekiem, ponieważ naszym gościem jest pani Julia Chomska. Witam panią serdecznie. Dzień dobry. Psycholog sportu. Nazwisko jest zobowiązujące, że tak powiem, zwłaszcza w gorzowskim świadku sportowym, żużlowym. Jak się pracuje z ojcem? W dzień meczu to trener. Absolutnie jest zakaz mówienia tato czy do mnie córko, więc bardzo formalnie. Nie byłam w stanie tego zrozumieć jeszcze będąc na studiach, że jest to możliwe, ale faktycznie ta adrenalina w dzień meczu powoduje, że jednak każdy skupia się tak bardzo na swoich obowiązkach i swoich celach zawodowych, że nawet dochodzi do tarć, sprzeczek, ja bronię swoich interesów, on swoich, więc faktycznie jest to relacja służbowa. Kontakt ze sportem, z gorzowskim żużlem miała pani od zawsze i to jest naturalne. No i teraz jak wejść w taką rolę zupełnie inną, prawda? Bo z takiej, możemy powiedzieć, trochę maskotki, tak, drużyny, która się gdzieś tam cały czas kręciła między żużlowcami, nagle wchodzi pani w zupełnie inną rolę. No faktycznie, od małego przebywałam na stadionie, bo było to naturalne. Całe wakacje gdzieś tam zawodnicy się śmiali, to już się też utarło, że na płycie stadionu było bardzo dużo mleczy. Ja jako dziewczynka plotłam wianki dla zawodników i musieli w nich chonić, bo inaczej to był po prostu płacz i zgrzytanie zębami. Więc faktycznie byłam taką... Czyli od razu miała pani dobry wpływ na nich. Tak, od razu, dokładnie. Więc byłam taką ich, nawet chyba młodszą siostrą, tak byłam przez nich traktowana. Później gdzieś naturalnie zauważyłam, jak tata współpracował już z innymi psychologami, kiedy był trenerem kadry narodowej. Spodobał mi się bardzo ten zawód i zobaczyłam, że zawodnicy mają ze mną, przebywając, dużą łatwość rozmowy, że potrafię słuchać, potrafię puentować, więc... Obrałam, czyli innego wyboru nie było. Tak, obrałam taki azymut na psychologię i od razu psychologię sportu, co ważne, więc od razu to łączyłam i wszystkie szkolenia i staże, jakie odbywałam, to pod tym kątem. Z niektórymi, tak jak pani powiedziała, zawodnikami w tej innej roli, z roli tej młodszej siostry, powiedzmy dziewczynki, która biegała między zawodnikami, nagle wchodzi pani w rolę kogoś, który musi przekazać zawodnikowi i go w pewien sposób pokierować. Więc no, kadra się zmienia, znaczy nasi zawodnicy się zmieniają i powiedzmy ci, którzy gdzieś tam kiedyś byli, pamiętali panią w innej roli, to być może ten problem był, ale z tymi młodymi, już chyba nowymi, nie ma takiego problemu, tym bardziej, że właśnie, że sport to nie tylko kondycja, to nie tylko umiejętności, ale też właśnie praca z głową. Tak, przede wszystkim dla mnie praca z głową, jeżeli jej nie ma, to ciężko mówić o sukcesie sportowym. Na pewno zawodnicy ufali mi, bo byłam w tym sporcie od zawsze. Wiedzieli, że nie muszą mi tłumaczyć jakichś szczegółów, bo bardzo często opowiadali mi, że nawet jeździli do bardzo dobrych psychologów, czy to sportu, czy niestety w niewiedzy do innych psychologów, którzy się sportem nie zajmowali, no ale szukali po prostu pomocy i pierwsze wizyty polegały na tłumaczeniu specyfiki, a żużel jest to jedyna dyscyplina, gdzie tą specyfikę naprawdę trzeba bardzo dobrze znać, więc to na pewno jest mój duży plus, bo jestem, rozumiem ten sport i od strony technicznej i od każdej innej. Czy są tacy zawodnicy, którym nie, mi tam niepotrzebna żadna tutaj praca, żadna, że tak powiem, tłumaczenia i tak dalej, sam wiem, jak ze sobą sobie poradzić z moimi emocjami. Są tacy zawodnicy, którzy uważają, że psycholog jest niepotrzebny, że mają, nie wiem, narzeczone, dziewczyny, żony, matki, ojców, całe sztaby wokół siebie, tych bliskich osób i to starcza. Tylko trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach, jak staje na starcie tych czterech zawodników i oni się tak samo zimą przygotowują, mają tych samych trenerów personalnych, bądź no, zbliżone te ćwiczenia, sprzęt aktualnie jest na tym samym poziomie, to wygra ten, który okaże się silny psychicznie. I nawet jeżeli jest to 1%, bo bardzo często pyta się mnie zawodnik, ile procent może u mnie zyskać. Ja mówię, nawet jeżeli to jest 1%, to jesteś 1% przed innymi. Tak to jest, a myślę, że takim trudnym zadaniem jest praca z zawodnikiem, który miał jakiś wypadek, upadek i często jest taka blokada, żeby wrócić na tor, żeby w ogóle odważyć się, zwłaszcza jeśli to wydarzyło się coś takiego dosyć mocnego. To też jest jeden z elementów pani pracy, tak? No tak, no, sama praca z zawodnikiem, który jest w procesie rehabilitacyjnym, bądź wraca do jazdy po kontuzji, to on
no jest to bardzo obciążające nie tylko dla niego, ale dla mnie, bo to jest praca trudna, bardzo żmudna i trzeba mieć wyjątkową cierpliwość i to uczy i pokory i cierpliwości tego zawodnika i faktycznie jest tak, że wtedy często zawodnicy się odzywają dopiero wtedy i to bardzo często przekłada się już na długotrwałą współpracę. Moim celem jest i dążę do tego, żeby zawodnik już planując swój sezon włączył to przygotowanie mentalne, bo wtedy tych jakby nawet kiedy się ta kontuzja przydarzy, a jest w tym sporcie właściwie nieunikniony, zawodnik sobie z tym radzi dużo lepiej. Każdy sezon to jest pewna roszada w klubie, zawodnicy się wymieniają i pani musi opracować taki plan na nowy sezon. Od czego zaczynacie? No, musi pani rozpoznać tych zawodników, którzy będą jeździli w drużynie. Może się zdarzyć tak, że na przykład niektórzy za sobą nie przepadają, a jednak to jest zespół i trzeba też tę wspólnotę budować. No tak, w Saligorzów się właśnie pojawiłam w tym momencie, kiedy Różowo w składzie nie było, ale jak się okazało i osoba trenera z dużym autorytetem, który potrafił tych wszystkich zawodników zebrać i moje pomysły, które zostały zaakceptowane, sprawiły, że nagle z chłopaków, który nikt z nikim nie rozmawiał, mecze były przegrywane, nagle się okazało, że rozmawiać można, nawet się chce. Więc dokładnie tak jak pani mówi na początku, planujemy to pod względem takim no, charakterów, kto z kim będzie się ścierał. Jesteśmy tutaj na chwilę przed obozem. Moją rolą też jest podział do pokojów zawodników, więc to też są takie pierwsze podwaliny pod ten sezon, żeby chłopacy się dogadywali w tych no, codziennych, normalnych sytuacjach również. Bo z pozoru drużynowy sport, bo jednak wynik drużyny się liczy, to jednak mimo wszystko stawia się tutaj na indywidualności i wynik każdego zawodnika przekłada się później na ranking, na udział w innych zawodach, więc kłócą się tutaj jakby dwa interesy, interes drużyny i interes pojedynczego zawodnika, a pani musi to jakoś uspokoić. Dokładnie, tutaj mówimy o meczach drużynowych, gdzie i tak pomimo, że cel jest drużyny wygrać, to każdy chce jechać więcej tych biegów, każdy z zawodników chce jechać w biegu nominowanym. Są to dla nich pieniądze, to są naturalne czynniki, nie tylko sportowe, życiowe, ale też motywacyjne. I żużel to jest jedyna dyscyplina, gdzie dziś jeździmy w jednej drużynie, a jutro stajemy naprzeciwko siebie w dwóch różnych, bądź w zawodach indywidualnych. Dlatego tutaj ta głowa naprawdę musi mieć bardzo silne umiejętności, posiadać zawodnik musi techniki, jak sobie z tym radzić, żeby i szybko się regenerować, bo jedyny sport, w którym zawodnik może w tygodniu mieć nawet 5 imprez, więc radzić sobie w tym momencie ze zmęczeniem, adrenaliną, gotowością sportową, to jest po prostu wybitna umiejętność tych zawodników. Regeneracja to jest też odpowiednia dieta i to też jedno jest z pani zadań, żeby panować nad tym, żeby wydaje się, że czy to jest ważne u takich zawodników jak żużlowcy, ta specjalna dieta? To nie jest tak jak u małysza, że on musi mieć odpowiednią wagę, musi mieć odpowiednie przygotowanie, chociaż może też, bo zawodników żużlowych mamy różnych, wyższych, niższych, trochę bardziej, że tak powiem, no, tęższych, szczuplejszych. Nie ma reguły, prawda? W ogóle jak zaczęłam swoją pracę, podeszłam bardzo do takiej kompleksowej obsługi każdego sportowca. I tutaj abstrahując, czy jest to żużlowiec, czy będzie to każda inna dyscyplina. Spotkanie ze mną składa się z zrobienia badania psychologicznego, ale współpracuję i z fizjoterapeutami, i z dietetykami. Sama zrobiłam dietetykę sportową, idąc naprzeciw zawodnikom, bo wiadomo, nikt nie ma czasu, więc muszę też działać kompleksowo. I dopiero dzięki temu kompleksowi takich usług, kiedy zawodnik ma to poczucie, że jest z każdej strony, nazwijmy to dopieszczony i przygotowany, on też się czuje dużo pewniejszy siebie i faktycznie zawodnicy zwracają bardzo dużą uwagę na to, co jedzą. To już nie są te czasy, że fast food i imprezy. Naprawdę proszę mi wierzyć, że tutaj każdy zwraca na to uwagę. Oni też chcą ważyć jak najmniej. My tutaj robimy też na Gorzowskim AWF-ie badania wydolnościowe, dzięki którym stwierdzamy, jaką wagę może mieć zawodnik, żeby ta moc była optymalna, żeby ta waga nie zeszła za nisko, bo mają zimą zawodnicy tendencje do podjadania, wiedzą, że muszą się kontrolować i żeby im to za bardzo na początku sezonu nie przeszkadzało. Później muszą to zgubić. Dokładnie. Wiadomo, że robi się to szybko, niekoniecznie metodami, które są po prostu zdrowe, bo szybkie chudnięcie to nie jest zdrowa metoda, więc tutaj wszystko jest na pewno pod kontrolą. Żużel to jest też taki, no oczywiście nasz gorzowski sport, chciałoby się powiedzieć narodowy, ale do żużla trafiają też młodzi
chłopcy. Dziewczynki też. Niedawno miałam okazję rozmawiać z dziewczyną, która jeździła na żużlu, chociaż to jeszcze jest taki sport mało dostępny dla pań. No właśnie, przychodzą młodzi ludzie, przychodzą chłopcy, którzy byli prowadzeni do tej pory przez rodziców, przez mamy i ich też trzeba nauczyć takiego zespołowego podejścia do zwycięstwa, pracy w zespole. Przychodzi taki młody człowiek. No i co? I jak zaczyna Pani z nim pracę? Przede wszystkim jest to na początku kształtowanie świadomości i u dziecka, i u rodziców. Dokładnie tak jak Pani mówi, bo to rodzice muszą wychować tego mistrza, a nie jest to łatwe zadanie, bo jest to poświęcenie i czasu, i pieniędzy, i całego siebie. Dziecku trzeba przede wszystkim uświadomić, że może czuć się źle, że może czuć się stresować, jak się to może objawiać. Właściwie kiedy dziecko uprawia jakikolwiek sport i pojawiają się pierwsze porażki, to wtedy pojawia się też największa chęć rezygnacji z uprawiania aktywności fizycznej. Nikt nie lubi przegrywać, a zwłaszcza dzieci, prawda? Dokładnie, szczególnie kiedy pojawia się ból brzucha, ból głowy, dziecko nie może spać, nie rozumie tego, nie wie, nikt nie jest w stanie mu tego wytłumaczyć, bo nikt też sobie nie zdaje sprawy, co dziecko czuje, bo ono o tym nie mówi. Więc te pierwsze spotkania to są naprawdę takie uświadomienie dziecka czy młodego zawodnika i przede wszystkim rodziców, że to wszystko może się zadziać, tylko są techniki, jak z tym sobie radzić. Dokładnie tak idziemy do lekarza po antybiotyk, jak mamy anginę i trzeba go wziąć się do samego końca, żeby zadziałało. Tak samo jest z psychologią. Na chwilę to też zadziała jakby na krótką chwilę, na jeden występ. To musi być stała współpraca i wtedy ta świadomość i umiejętność radzenia sobie z własną głową, z całym swoim ciałem będzie optymalna. Wydaje się, że tuż przed zawodami w parku maszyn nie ma czasu, nie ma miejsca na takie skupienie, na taki moment wyciszenia, a czasami zawodnik potrzebuje czegoś takiego. Co im Pani wtedy podpowiada? No, przed meczem to faktycznie panuje dość duży chaos, ale jest on tworzony przez osoby postronne, takie, które pojawiają się tam na chwilę. My, osoby, które tam pracujemy, doskonale wiemy, gdzie mamy być, o której godzinie. Już od połowy 2015 roku wprowadziliśmy jeden model, jeden taki harmonogram przedmeczowy, który się sprawdza rewelacyjnie. Dzięki temu zawodnicy mają czas, żeby spokojnie na stadion przyjechać, przygotować się indywidualnie, czyli rozstawić swoje sprzęty, swoje całe boksy. Później mamy spotkanie grupowe z trenerem odprawa. Później ja prowadzę wspólnie z panem Jurkiem Buczakiem, fizjoterapeutą, rozgrzewkę mentalną, podczas której spada to pobudzenie. Zawodnicy, którzy są zestresowani, łapią tą gotowość startową. Ci, którzy są za bardzo rozluźnieni, bo też tak bywa, łapią, idą troszeczkę do góry. Tutaj też każde zadanie jest tak przygotowane, żeby działało w punkt dla każdego zawodnika, chociaż z pozoru się wygląda, że tylko sobie podbijają piłeczkę, bo często tak słyszę, że dochodzą głosy, a to zupełnie nie na tym rzecz polega, jakby źródło tego jest zupełnie inne i efekty, jak do tej pory można było zobaczyć, bo naprawdę podczas każdej odprawy zawodnicy ze sobą rozmawiają, komunikują się, nie ma żadnych tarć, a jeżeli są, to są one na tyle autentyczne, że być po prostu powinny. Żużel to są też gwiazdy, które zdobywają laury na całym świecie, w różnych zespołach i no... Czasami ta sodówka przysłowiowa zawodnikom do głowy uderza, no a pani musi wziąć w karby, ustawić odpowiednio i sprowadzić do pewnego poziomu. To nie jest chyba proste zadanie. Dla mnie proste, ale nie jest przyjemne, bo faktycznie jestem tą osobą, która nie będzie klepać po plecach i mówić jesteś super, tylko jak zawodnik zaczyna iść ku górze, to jestem pierwszą osobą, która zaczyna to dozować i cały czas trzymać tą koncentrację na tu i teraz. Wiadomo, że no od tej przysłowiowej sodówki ciężko jest uciec, bo jeżeli nagle kilkunastolatek zaczyna zarabiać ogromne pieniądze, stać go na zmianę auta, na wakacje, na zupełnie inny styl życia, na to, że widzi, że jest coraz bardziej rozpoznawalny, pojawiała się prasa, media, te zawody idą jedne po drugim, no to nie trudno gdzieś ulecieć ponad ziemię. No i moją rolą jest to, żeby zawodnika wtedy ściągnąć na tą ziemię, żeby trenował jeszcze dwa razy ciężej, żeby spotykał się ze mną dwa razy więcej i żeby po prostu ten moment tego sukcesu sportowego jak najbardziej wydłużać. Porozmawiamy teraz o metodzie, którą Pani wprowadziła. Metoda, czy co to możemy nazwać? Biofeedback. Coś specjalnego, coś
nowe, nie nowe, ale ma też pomóc zawodnikom w realizacji celu. Tak, metoda treningu głowy biofeedback EEG jest to, mówi się nadal, że nowoczesne, ale tak naprawdę w Polsce w sporcie sprowadził go Adam Małysz ze swoim psychologiem, więc sam jest najlepszą chyba rekomendacją tego treningu. Trening mózgu na zasadzie sprawdzenia fal mózgowych. Zawodnik nie musi się odezwać nawet jednym słowem, bo i tacy się zdarzają, którzy na początku są na siłę przyprowadzeni. Podczas takiego badania jestem w stanie określić i u sportowca, ale niekoniecznie, bo u każdego człowieka, jaki ma poziom stresu, koncentracji, pamięci, uwagi, napięć mięśniowych, jakie są lęki, gdzie się pojawia problem, jeżeli chodzi o regenerację, o zmęczenie głowy. I wówczas rozpisujemy trening i możemy tak naprawdę zrobić, wytrenować tą głowę w taki sposób, żeby człowiek był optymalnie funkcjonującą istotą, obojętnie czy spędza 8 godzin w biurze, czy jeździ na motorze żużlowym. Żeby w przypadku sportowca był ustawiony na sukces. Dokładnie. Każdy człowiek chce osiągnąć sukces. Tak. Dla każdego może znaczy to coś innego, ale każdy do tego dąży, prawda? To może na koniec proszę nam powiedzieć, podpowiedzieć, zdradzić właśnie, jak gorzowscy żużlowcy, nasza gorzowska staleczka jest przygotowana do sezonu i właśnie jak to będzie wyglądało, bo myślę, że wszystkich nas bardzo to ciekawi. No od grudnia indywidualne treningi. Cała młodzież trenuje wspólnie razem, więc to dla nich też jest bardzo dobre. Spotkania ze mną właśnie i tą metodą, i rozmowy indywidualne. W niedzielę wybieramy się na obóz kondycyjny do Szklarskiej Poręby, gdzie będziemy formować i tego ducha drużyny i sprawdzać kondycyjnie zawodników, a później już tylko wyjazd na tor. I kolejne punkty do zdobycia. Mam taką nadzieję. Wszyscy na to liczymy. Ja dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję bardzo.